Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku rozpoczniemy implementację mechanizmu koszyka zakupu, a informacje o tym, co użytkownik ma w koszyku, będziemy przechowywali w sesji. Skorzystamy tu z podobnego wzorca, jaki stosowaliśmy przy cache'u, a więc nie będziemy się odwoływali bezpośrednio do domyślnej sesji ASP.NET, tylko stworzymy nasz interfejs iSession Manager i naszą własną implementację tego interfejsu, która to dopiero będzie korzystała z tej domyślnej sesji. Dzięki takiemu podejściu będziemy mogli potem w prosty sposób podmienić klasę, która pracuje z sesją, na klasę, która pracuje na przykład na ciasteczkach. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to dodanie interfejsu. Dodajmy interfejs do folderu Infrastructure. Kliknijmy prawym Add. Add new item, wybierzmy oczywiście interfejs i nazwijmy go iSession Manager. Dobrze, i teraz w naszym iSession Manager, w naszym interfejsie zadeklarujemy podstawowe metody, jakie będziemy chcieli, żeby nasze klasy, które będą implementowały ten interfejs, zawierały. Czyli takie metody jak pobranie elementu sesji, ustawienie elementu sesji oraz wyczyszczenie naszej sesji. Dobrze, a więc dodamy te metody. Skorzystamy tutaj z generycznych typów, po to, aby nie trzeba było lutować tego, co nam zwraca sesja. Dobrze, czyli dodamy sobie metodę get. Tak jak mówiłem, będziemy korzystać z typów generycznych, aby nie trzeba było rzutować tego, co nam będzie zwracać sesja. Będzie metoda get, czyli będzie można pobrać z sesji. Następnie będzie metoda set, żeby ustawić sesję. Ta metoda również będzie generyczna. Będzie pobierać string name i generyczną wartość value. Mamy metodę get, mamy metodę set, mamy pobranie elementu, ustawienie elementu. To teraz zrobimy usuwanie elementu. Będzie to metoda abandon. Dobrze. I jeszcze zrobimy sobie metodę tryGet, czyli metodę pobrania, ale w tryCatchu. I też generyczne. To jest taka dobra praktyka. Dobrze. Mamy nasz interfejs, to teraz możemy sobie dodać klasę, która będzie implementowała nasz interfejs. Dodamy teraz faktyczną implementację tego interfejsu, a więc klasę Session Manager. Add class Session Manager. Session Manager. I nasz Session Manager będzie oczywiście implementował interfejs iSession Manager. Teraz możemy sobie nacisnąć i zaimplementować interfejs. Implementujemy interfejs i już zostały nam dostarczone metody, które powinna nasza klasa Session Manager zawierać. A więc to są te nasze metody, które tutaj stworzyliśmy w naszym interfejsie. Teraz te nasze metody możemy zaimplementować, ale przed tym najpierw musimy sobie stworzyć instancję. Musimy sobie stworzyć pole naszej sesji, zadeklarować, którego będziemy tutaj używać. To będzie pole prywatne, private, HTTP session state. HTTP session
state i to będzie nasza sesja. Dobrze, tu jeszcze musimy dodać namespace, web session state. Dobrze, tutaj będziemy odwoływać się do naszej sesji, będziemy mamy zmienną naszej sesji. I teraz jeszcze musimy tą zmienną sesję zainstancjonować. Oczywiście zrobimy to w kontrolerze, czyli musimy sobie utworzyć kontroler public session manager i nasz kontroler jedynie co będzie robił, to będzie instancjonował naszą sesję, ale nie poprzez new session state, tylko będziemy naszą sesję pobierać z HTTP context. HTTP context i będzie to bieżący kontekst current i będziemy pobierać naszą sesję. Dobrze, w konstruktorze instancjonujemy naszą sesję. Już mamy zainstancjonowaną sesję, możemy zaimplementować nasze metody get, set, abandon i tryget. Sobie przenieśmy tą metodę tutaj, tak jak mamy w interfejsie. I teraz zaimplementujemy sobie metodę get, czyli pobieranie sesji, czyli ta metoda będzie zwracać naszą sesję. Czyli będzie to session od konkretnego klucza, który podamy. I tak jak sobie to w interfejsie już będzie ona od razu nam rzutować na typ generyczny, na odpowiedni typ. Dobrze. Następnie metoda set. Tutaj ustawiamy naszą sesję, czyli do naszej sesji, która będziemy tutaj podawać nazwę naszej sesji, czyli do sesji, jaką tam nazwę określimy sobie, będziemy przypisywać wartość. Tutaj ustawiamy sesję, pobieramy, ustawiamy. Tutaj będziemy usuwać sesję, czyli po prostu dla naszej sesji wywołamy metodę abandon. Dobrze. I tutaj będziemy pobierać sesję w trycatchu. Zaimplementujemy sobie trycatcha i tutaj będziemy tak samo zwracać naszą sesję. A jeżeli nie będzie sesji, to będziemy zwracać null. Default value od konkretnego typu. Dobrze. Tutaj sobie możemy ten wyjątek zmienić na bardziej ogólny. Tutaj będzie null reference exception. Po prostu nie ma nic ustawione. Dobrze. A więc mamy nasz interfejs iSession Manager i mamy naszą klasę Session Manager, w której będziemy mogli pobierać sesję, ustawiać sesję, usuwać sesję i pobierać sesję w trycatchu. Dobrze, więc teraz przyszedł czas, że możemy dodać klasę, która będzie korzystała z naszego session managera i będzie zajmowała się obsługą koszyka. Nazwijmy sobie tą klasę koszyk manager i dodajmy ją do folderu infrastructure, add new class. I tak jak powiedziałem, koszyk manager. Dobrze. I teraz zaimplementujmy sobie naszą klasę koszyk manager. No więc na początek stworzymy sobie konstruktor naszej klasy koszyk manager. I ten konstruktor będzie potrzebował sesję i będzie potrzebował kontekst. Ale nie będziemy tutaj deklarować, że będzie korzystał z konkretnej sesji, tylko właśnie wykorzystamy iSession Manager, czyli interfejs iSession Manager, to będzie ta nasza sesja,
i kontekst, czyli kursy, kontekst. To będzie nasz DB kontekst. Kursy, kontekst trzeba dodać using. Dobrze. I teraz, żeby sobie zainstancjonować, to potrzebujemy dodać jeszcze prywatne pola odnośnie naszej sesji i odnośnie kontekstu. Czyli deklarujemy sobie kursy, kontekst, DB. Nasz kontekst sobie deklarujemy i deklarujemy sobie naszą sesję. Korzystając z interfejsu iSession Manager, to będzie nasza sesja. I teraz w konstruktorze zainstancjonujemy naszą sesję. Nasze session. Tutaj możemy jeszcze wskazać, że to jest this. To jest nazwa naszej klasy. I tutaj zainstancjonujemy nasz kontekst. This DB równa się DB, które jest przekazane w konstruktorze. Dobrze. Tutaj mamy jeszcze błąd. Chodzi o to, że iSession Manager powinien być publiczny, bo w tej chwili jest internal. Co deklarujemy sobie jako public. Session Manager mamy public. Zapisać i teraz nie ma błędu. Dobrze, mamy stworzony nasz konstruktor. To teraz możemy sobie stworzyć metody do pobierania koszyka, dodawania do koszyka, usuwania. Tak podobnie, tym podobne. Zacznijmy sobie od stworzenia metody, która będzie pobierała zawartość koszyka, czyli public, będzie to oczywiście typu list i będzie to pozycja koszyka. Pozycja koszyka. Metoda będzie się nazywała pobierz koszyk będzie zwracać oczywiście koszyk, nie koszyk menadżer, tylko koszyk. Zaraz sobie ją zainstancjonujemy. Nie mamy klasy pozycja koszyka. To jest klasa naszego modelu. Musimy sobie taką klasę stworzyć. Więc stworzymy sobie teraz klasę pozycja koszyka i dodamy ją do naszego katalogu models. I tutaj dodamy klasę, która się ma nazywać pozycja koszyka. Tak, pozycja koszyka. Tak sobie tutaj napisaliśmy, że tak to się będzie nazywać. Pozycja koszyka, bo to będzie pozycja koszyka. Pozycja koszyka i nasza klasa pozycja koszyka będzie przechowywać po prostu proporcje kurs i będzie to kurs, czyli będzie przechowywać wszystkie informacje o kursie oraz będzie przechowywać ilość danego kursu w koszyku, czy to jest 1, 2, 3 czy 4 i będzie przechowywać proporcje typu decimal, będzie to wartość pozycji w koszyku. Dobrze, możemy sobie zapisać, zamknąć i wrócić do naszego koszyk menadżera i tutaj możemy sobie teraz dodać przestrzeń nazw i już mamy naszą. I teraz możemy sobie implementować naszą metodę pobierz koszyk, która to będzie zwracała listę pozycji koszyka. A więc taką listę musimy sobie utworzyć. Lista od pozycję koszyka. Lista od pozycję koszyka to będzie nasz koszyk.
który to później będziemy tutaj sobie zwracać w samym końcu. Dobrze, i teraz tak. Sprawdzimy sobie w instrukcji warunkowej 3. Mamy naszą listę koszyka zapisaną w sesji. Czyli odwołujemy się do naszej sesji i pobierzemy to, co mamy w sesji. Czyli pobierzemy naszą listę pozycji koszyka. Listę pozycji koszyka i tutaj musimy teraz podać string key, czyli klucz, pod jakim będzie zapisany nasz koszyk. I klucz, pod jakim będzie zapisany nasz koszyk, skorzystamy ze stałej, tak samo jak to robiliśmy przy cache'u. Utworzymy sobie taką stałą, żeby tutaj nie podawać jakiejś nazwy sesji, nasza sesja, coś tam, tylko skorzystamy ze stałej, tak jak przy cache'u i będziemy się do tej stałej potem odwoływać. A naszą stałą mamy zadeklarowaną infrastructure w klasie const. I teraz dodamy sobie stałą dla naszej sesji. Będzie to oczywiście public const string i będzie to koszyk session klucz. Nazwijmy sobie ją. Koszyk session klucz i będzie miał wartość. Nazwijmy, że będzie mieć taką samą wartość. Dobrze. I teraz nie pomylimy się wpisując nazwy koszyk session klucz nigdy. Możemy to zapisać, bo będziemy po prostu używać naszej stałej. Nie konsola, nie const. Naszej stałej. I teraz po kropce będziemy mieć naszą sesję koszyk session klucz. A koszyk session klucz to jest oczywiście nasza nazwa naszej sesji. Koszyk session klucz. Dobrze. I teraz koszyk session klucz będziemy tutaj sprawdzać. Czy się równa 0? Dobrze. Czyli jeżeli jest 0, to znaczy, że nic w naszej sesji nie jest zapisane. Dlatego wtedy nasz koszyk będziemy musieli utworzyć nową listę. Gdyż w naszej sesji jest pusta, czyli w naszym koszyku nie ma żadnych elementów, no to wtedy tworzymy nową listę pozycji koszyka. A jeżeli w naszej sesji będą jakieś elementy, to musimy je pobrać. Czyli tutaj else i tutaj będziemy pobierać nasze elementy koszyka z sesji, czyli session. Właściwie możemy sobie to skopiować i tu będzie to samo. Session get, pobieramy pozycję z koszyka, pobieramy wszystkie pozycje koszyka z sesji i tutaj musimy to jeszcze sobie zrzutować as, żeby to jest lista. Lista. Pozycja koszyka. Dobrze. I tutaj będziemy oczywiście zwracać nasz koszyk. Dobrze, skończyliśmy teraz metodę pobierz koszyk. To teraz dodamy sobie kolejną metodę dodaj do koszyka. Public będzie zwracać ona void, będzie się nazywać dodaj do koszyka i będzie dodawać oczywiście kurs. Czyli tutaj będziemy przekazywać ID kursu. Kurs ID.
Dobrze, i tutaj sobie zaimplementujemy naszą metodę. Czyli tak, będziemy potrzebowali nasz koszyk, czyli zadeklarujemy sobie koszyk, gdzie pobierzemy sobie koszyk. Wywołamy sobie metodę pobierz koszyk, żeby pobrać wszystko, co w tej chwili mamy w koszyku w sesji. Czyli pobierzemy sobie wszystko, co jest w koszyku. Następnie zadeklarujemy sobie metodę pozycja koszyka. Przepraszam, zadeklarujemy sobie zmienną pozycja koszyka, gdzie będziemy pobierać z naszego koszyka. Czy mamy już taką pozycję o tym ID, które zostało przekazane? Będziemy sprawdzać, czy mamy. Wyrażenie lambda, gdzie k kurs. Kurs ID równa się te ID, które zostało przekazane do metody, czyli kurs ID. Dobrze, zadeklarowaliśmy sobie zmienną koszyk, gdzie pobieramy nasz koszyk z sesji, to co mamy w koszyku, i następnie deklarujemy sobie zmienną pozycję koszyka, gdzie z naszego koszyka sprawdzamy, czy taka pozycja w koszyku już istnieje po ID, które zostało przekazane. I teraz, jeżeli pozycja koszyka już istnieje, to będziemy musieli zwiększyć ilość. A jeżeli pozycja koszyka nie istnieje, to będziemy musieli dodać taką pozycję do koszyka. Czyli teraz sobie to oprogramujemy. Czyli if pozycja koszyka jest różna od 0, jeżeli jest różna od 0, to pozycja koszyka ilość zwiększamy o 1. A jeżeli nie, to będziemy musieli utworzyć taką pozycję koszyka. Czyli zadeklarujmy sobie var kurs do dodania. I teraz z bazy, poprzez wykorzystanie kontekstu, db kursy. Where musimy sobie pobrać wszystkie informacje o kursie dla danego ID, czyli wyrażenie lambda k, gdzie k to jest nasz kurs ID, równa się kurs ID, i teraz pobieramy jeden sing or default, no bo tam powinna być zawsze jedna pozycja, jeżeli już jest o takim ID. Nie może być więcej. Dobrze. I teraz tak. Następnie sprawdzamy, czy coś zostało pobrane, czy jest 0. Czyli if kurs do dodania. Kurs do dodania, czy jest różny od 0. I tak. Jeżeli jest różny od 0, to znaczy, że coś zostało pobrane, czyli możemy sobie nową pozycję koszyka, że tak powiem, utworzyć. Czyli deklarujemy sobie zmienną var, nowa pozycja koszyka równa się new pozycja koszyka. I tutaj ustawimy sobie wartości. To będzie kurs do dodania. Kurs do dodania. Tak. I ten sobie pobraliśmy. Następnie ilość to będzie 1, bo to będzie nowa pozycja. I wartość. Wartość to będzie kurs do dodania. Cena. Dobrze. Tutaj średnik. I teraz tak. I teraz, jak już sobie tutaj utworzyliśmy nową pozycję, to tą nową pozycję do naszego koszyka dodajemy, czyli przekazujemy tutaj
Nowa pozycja koszyka. Średnik. I na końcu zapisujemy tę nową pozycję koszyka do sesji, czyli session, set. Uaktualniamy w ten sposób naszą sesję. I tutaj nasza sesja, która się nazywa, jak się nazywa? Wykorzystujemy naszą stałą i to jest koszyk session klucz i ją przekazujemy nową wartość, czyli nasz koszyk. I koniec. I to jest metoda dodaj do koszyka, gdzie, szybciutko powtórzmy sobie, gdzie sprawdzamy, pobieramy koszyk na początku, czyli pobieramy, co mamy w sesji. Pobierz koszyk, to po prostu zwraca z sesji nasz koszyk albo tworzy nowy koszyk. No to tutaj sobie pobieramy koszyk, żeby sprawdzić, czy jest coś w koszyku i sprawdzamy, czy jest coś, czy jest od kurs o takim ID w koszyku. Jeżeli jest, no to tylko zwiększamy ilość tego kursu. A jeżeli nie ma takiej pozycji w naszym koszyku, no to dodajemy nową pozycję. Czyli pobieramy sobie z bazy informacje o tym kursie, dla tego ID. Sprawdzamy, czy w bazie jest jakaś pozycja. Jeżeli jest, czyli jest taki kurs o takim ID, no musi być, no to tworzymy sobie nową pozycję koszyka i przypisujemy informacje. Kurs, no to kurs do dodania, to co wybraliśmy, ilość przypisujemy jako 1, wartość też, to jest ta cena z bazy. I dodajemy tą nową pozycję do koszyka i następnie ten nasz koszyk, który pobraliśmy, jeżeli tam są już jakieś pozycje, no to jest dodana ta nowa, jeżeli nie ma, to jest pierwsza pozycja w koszyku i ten koszyk zapisujemy do sesji, czyli uaktualniamy naszą sesję o nową pozycję w koszyku. Czyli może być to nowa pozycja całkowicie, która została dodana, może być to pozycja, która tylko zwiększyła się ilość, no w zależności od tego, jak to w praktyce wygląda. Dobrze, możemy to zapisać. Dobrze, mamy pobieranie elementów z koszyka, mamy dodawanie elementów do koszyka, to teraz zaimplementujmy sobie metodę usuń z koszyka. Public, będzie typ integer zwracany i będzie to metoda usuń z koszyka, która będzie oczywiście pobierała integer kurs ID. Dobrze, i tutaj zaimplementujemy sobie naszą metodę. Oczywiście standardowo musimy sobie to zadeklarować. Koszyk, gdzie będziemy pobierać koszyk sesji. Tu już sobie koszyk pobierzemy. To zadeklarujemy sobie pozycję koszyka. Gdzie z naszego koszyka odnajdziemy pozycję do usunięcia, czyli wyrażenie lambda k kurs ID równa się przekazane ID, czyli pobierzemy sobie pozycję do usunięcia i teraz sprawdzimy, czy ta pozycja jest różna od nula. Jeżeli pozycja koszyk jest różna od nula, to teraz jeszcze sprawdzimy ilość, czy pozycja koszyk ilość jest większa od 1. Jeżeli pozycja koszyk jest ilość większa od 1, no to pozycja koszyk ilość zmniejszymy wartość o 1 i zwrócimy pozycję koszyka ilość. Pozycję koszyka ilość.
A jeżeli pozycja koszyka ilość nie jest większa od 1, no to usuniemy całą pozycję koszyka, czyli koszyk, remove, pozycja koszyka. No i tutaj będziemy zwracać 0. Dobrze, czyli usuń. Pobieramy sobie koszyk, pobieramy pozycję z koszyka OID do usunięcia, sprawdzamy, czy ta pozycja koszyka jest różna od 0. Jeżeli jest różna, to sprawdzamy ilość. Jeżeli ilość jest większa od 1, czyli jest 2, 3, 4, no to wiemy, że tą ilość mamy tylko zmniejszyć o 1. A jeżeli ilość nie jest większa od 1, czyli jest 1, no to wiemy, że tę pozycję mamy już całkowicie usunąć. Dobrze, możemy zapisać. Dobrze, dodamy sobie następne metody. Teraz dodamy sobie taką metodę pomocniczą. Pobierz wartość koszyka, która też będzie nam potrzebna. To będzie public, będzie zwracała wartość, czyli decimal. Pobierz wartość koszyka. Pobierz wartość koszyka, czyli deklarujemy sobie koszyk i pobieramy sobie nasz koszyk w sesji, a następnie będziemy zwracać nasz koszyk. Tylko na tym koszyku wykonamy sumowanie. Wywołamy sumowanie i dla każdego elementu koszyka będziemy sumować ilość razy cena. Czyli przeinterujemy się po wszystkich elementach koszyka i pomnożymy ilość każdego elementu koszyka razy cena kursu i to wszystko zostanie przez funkcję sum sumowane, czyli pobierzemy sobie całkowitą wartość koszyka. Dobrze, dodamy sobie jeszcze jedną metodę pomocniczą, która będzie zwracała ilość pozycji koszyka, czyli będzie zwracała integer, pobierz ilość pozycji koszyka. Pobierz ilość pozycji koszyka. Deklarujemy sobie koszyk, gdzie pobieramy koszyk. Gdzie pobieramy koszyk i deklarujemy sobie zmienną ilość. No, możemy od razu, że to jest int, ilość i tutaj na naszym koszyku będziemy również sumować, tylko teraz będziemy sumować każdą pozycję ilość. Będziemy sumować ilość dla każdej pozycji i będziemy zwracać ilość. Dobrze, dobrze, a więc mamy podstawowe metody. Mamy pobierz koszyk, dodaj do koszyka, usuń z koszyka, pobierz wartość koszyka, pobierz ilość pozycji koszyka. I teraz jeszcze sobie dodamy podstawową metodę, która będzie nam potrzebna. Utwórz zamówienie na podstawie tego koszyka, czyli metoda public, która będzie zwracała zamówienie. To będzie utwórz zamówienie. Utwórz zamówienie i tutaj będziemy przekazywać zamówienie, nowe zamówienie oraz będziemy przekazywać string user ID, user ID, czyli identyfikator użytkownika, którego to zamówienie będzie dotyczyć.
Dobrze, zadeklarujmy sobie nasz koszyk standardowo. Pobierz koszyk, pobieramy nasz cały koszyk, wszystko co mamy w koszyku z sesji. I teraz będziemy tworzyć nowe zamówienie. Nowe zamówienie. Dodamy sobie jeszcze datę dodania. Data dodania to będzie teraz, czyli date, time, nie tak. Date, time, now. Następnie nowe zamówienie, user ID równa się user ID. Dobrze, tylko my jeszcze user ID w zamówieniach nie mamy takiej pozycji, bo jeszcze nie dodaliśmy rejestracji i logowania użytkowników. Na razie to zakomentujemy, a logowaniem, rejestracją użytkowników zajmiemy się, jak skończymy koszyk. Wtedy to będziemy mogli komentować. Na razie tą jedną linijkę zakomentujmy i przejdźmy dalej. I teraz odwołajmy się do naszego kontekstu DB zamówienia. Wołamy metodę add, żeby dodać nasze nowe zamówienie. Nowe zamówienie. Dodajemy. Dodaliśmy zamówienie. Teraz będziemy musieli dodać pozycję zamówienia. I najpierw sobie sprawdzimy, czy są w ogóle jakieś pozycje. If nowe zamówienie. Nowe zamówienie, pozycję zamówienia. Sprawdzamy, czy równa się 0, czyli czy są jakieś pozycje zamówienia. Jeżeli równa się 0, czy nie ma pozycji, to wtedy tworzymy nowe zamówienie. Pozycję zamówienia równa się new. List pozycji zamówienia. I teraz tak. Deklarujemy sobie zmienną koszyk wartość. Do której przypisujemy na razie wartość 0. Teraz będziemy się iterować po naszych elementach koszyka, czyli w pętli for each przeiterujemy się po naszym koszyku i tutaj sobie nazwiemy koszyk element. Pobieramy koszyk element naszego koszyka i będziemy sobie naszego koszyka i tutaj sobie będziemy tworzyć nową pozycję zamówienia, czyli var nowa pozycja zamówienia, var nowa pozycja zamówienia równa się new pozycja zamówienia. I tutaj będziemy sobie przypisywać kurs ID, to będzie z naszego koszyka koszyk z naszego nie koszyka, tylko koszyk element kurs ID, następnie ilość będzie się równać koszyk element ilość i następnie cena zakupu będzie się równać koszyk element kurs cena kursu.
Dobrze, a więc tutaj sobie utworzymy nową pozycję. Dla każdego elementu koszyka będziemy tworzyć nową pozycję zamówienia. I tutaj koszyk wartość. Będziemy dodawać koszyk element. Ilość razy koszyk element kurs cena kursu. Będziemy naszą wartość uaktualniać i następnie nowe zamówienie, pozycja zamówienia. Będziemy dodawać nasze nowe zamówienie do bazy, przekazując nowa pozycja zamówienia. I będziemy dodawać każdą pozycję zamówienia do bazy pętli for each, a później już poza pętlą nasze nowe zamówienie, wartość zamówienia będzie się równać koszyk wartość. Koszyk, wartość naszego koszyka cała. I następnie na naszym kontekście będziemy musieli zapisać zmiany. DB, save, change. Wszystko zapisujemy do bazy. I zwracamy nasze nowe zamówienie. Dobrze, a więc utworzyliśmy główną metodę utwórz zamówienie. I jeszcze podsumujmy tą metodę, jak to tutaj robimy. A więc tworzymy sobie zamówienie. Do tej metody jest przekazywane nowe zamówienie i identyfikator użytkownika. I jest zwracane zamówienie. Tutaj na początku tworzymy koszyk, pobieramy wszystkie elementy, jakie są w koszyku z sesji. Do nowego zamówienia ustawiamy datę. Data dodania ustawiamy na datę, która jest do tego zamówienia, czyli bieżącą. I następne te zamówienie dodajemy do bazy. Przekazujemy informacje odnośnie nowego zamówienia do bazy. Następnie sprawdzamy, czy są pozycje zamówienia. Jeżeli pozycje zamówienia są równe 0, no to pozycje zamówienia, tworzymy listę pozycji zamówień, nową listę i następnie sobie deklarujemy wartość koszyka zmienną pomocniczą, wartość koszyka, koszyk wartość na 0 i następnie będziemy sobie iterować po wszystkich elementach koszyka, czyli po wszystkich pozycjach, jakie zostały pobrane z sesji, z naszego koszyka i dla każdej pozycji pobranej z naszego koszyka będziemy sobie tworzyć nową pozycję zamówienia. Dobrze, i tworzymy tę nową pozycję zamówienia dla każdego elementu koszyka. Potem wartość, koszyk wartość uaktualniamy o koszyk element ilość razy koszyk element cena kursu. I tą nową pozycję zamówienia, którą stworzyliśmy, dodajemy do pozycji zamówienia, nowe zamówienie, pozycję zamówienia dodajemy do tej listy z nowymi pozycjami zamówienia i iterujemy się przez następny element. W następnym elemencie znowu pobieramy kolejny element z listy, uaktualniamy zmienną koszyk wartość, która jest zmienną poza tą pętlą, uaktualniamy, czyli ta nasza wartość się zwiększy. Tworzymy nową pozycję i dodajemy ją do bazy, tak po wszystkich pozycjach. Gdy już dodamy wszystkie pozycje do naszej listy, no to później tą naszą. I każdą pozycję zamówienia z koszyka, którą sobie pobieramy w pętli for each, zapisujemy do bazy. I na koniec, jak już zapiszemy wszystkie pozycje zamówienia do bazy, to na koniec jeszcze nasze zamówienie uaktualniamy naszą wartość zamówienia. Bo teraz w zmiennej wartość zamówienia będziemy mieć całkowitą wartość koszyka, którą to wartość koszyka cały czas zwiększaliśmy o wartość danej pozycji. I teraz tą wartość zamówienia wpisujemy
uaktualniamy, wpisujemy nową wartość naszego koszyka, całą naszą wartość koszyka i dokonujemy zapisu na bazie wszystkich zmian i zwracamy nasze nowe zamówienie. Dobrze. Jeszcze zostało nam dodać jedną metodę, która będzie usuwać z naszego koszyka. Nazwijmy sobie ją public void, ona będzie nigdy nie wracać. Nazwie się pusty koszyk. Nazwijmy ją sobie pusty koszyk. I ta metoda, ta nasza funkcja będzie po prostu usuwać sesję, czyli session set nasza lista od pozycji koszyka o nazwie koszyk session klucz. Będziemy przekazywać jej teraz po prostu null. Czyli będziemy jak gdyby ją kasować. Będziemy robić, żeby koszyk był pusty. Zapiszmy. I teraz przejdźmy jeszcze na początek naszego koszyka. Dodaliśmy w konstruktorze, zainicjonowaliśmy sobie sesję i kontekst i dodaliśmy sobie metody pobierz koszyk, dodaj do koszyka, usuń z koszyka, pobierz wartość koszyka, pobierz ilość pozycji koszyka, utwórz zamówienie i pusty koszyk, która ustawia sesję koszyka na 0, czyli kasuje dane w koszyku z sesji. Dobrze, to teraz możemy sprawdzić, czy to wszystko się kompiluje. Dobrze, a więc wszystko się kompiluje. Rebuild alt sukces. Czyli wszystko się kompiluje, wszystko dodaliśmy prawidłowo, a więc jesteśmy już gotowi do zaimplementowania pełnego mechanizmu do pracy z koszykiem w naszym koszyk kontrolerze. To właśnie zrobimy w kolejnej lekcji. Może jeszcze szybciutko podsumujmy, co zrobiliśmy w tej lekcji, a więc utworzyliśmy sobie iSession Manager, w którym zdefiniowaliśmy, że będzie zawierał takie metody jak pobierz sesję, utwórz sesję, ustaw sesję, usuń sesję i pobierz sesję w Trycatchu. Następnie zaimplementowaliśmy sobie Session Manager, który implementuje iSession Manager i właśnie dostarcza tej funkcjonalności. Czyli tu mamy konstruktor, który odwołuje się do ustawia instancję naszej sesji domyślnej. Tutaj zaimplementowaliśmy metody pobierania sesji, ustawiania sesji, usuwania i pobierania sesji w Trycatchu. I następnie dodaliśmy koszyk manager, gdzie sobie zaimplementowaliśmy takie metody jak pobierz koszyk, dodaj do koszyka, usuń z koszyka, pobierz wartość koszyka, pobierz ilość pozycji koszyka i utwórz zamówienie na podstawie moich elementów w koszyku. No i usuń pusty koszyk, gdzie usuwamy nasz koszyk sesji. Czyli mamy już pełną funkcjonalność naszego koszyka i pełny mechanizm do pracy z koszykiem zaimplementowaliśmy, dlatego jesteśmy już gotowi do zaimplementowania już pełnego mechanizmu do pracy z koszykiem i to zrobimy w naszym koszyk kontroler i to zajmiemy się właśnie w kolejnym odcinku. W tym odcinku jeszcze tylko oddamy kody do repozytorium, czyli kliknijmy prawym klawiszem source control, commit i dodajmy komentarz koszyk session manager. Wkomitujmy nasz kod. Nasz kod wkomitowaliśmy, synchronizujmy. Dobrze, mamy już połączenie z internetem. Teraz możemy oddać kody do repozytorium zdalnego.
Synchronizujemy, oddaliśmy kody, mamy zsynchronizowane, kody mamy oddane do repozytorium lokalnego, repozytorium zdalnego, także dalszą implementację naszego koszyka w Home Controllerze zrobimy w kolejnym odcinku. W tym odcinku to wszystko. Dziękuję.